ludzie z pasją, ludzie z pomysłami, ludzie, którzy no, chce się chcieć. Brak tego typu stowarzyszeń w innych regionach Polski powoduje, że są to uboższe regiony w tego typu inicjatywy. Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Gminy Bartoszyce HERKUS powstało 18 lutego 2011 roku z inicjatywy grupy osób zainteresowanych działalnością sportową w powiecie bartoszyckim. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 23 członków. Funkcję prezesa zarządu objął Jan Korzeniewski. Gdy powstało stowarzyszenie, mieliśmy na celu promocję sportu. Promocję sportu wśród dzieci, młodzieży z terenów wiejskich, ale poprzez zabawę, poprzez rekreację, po zabawę, poprzez współrywalizację. I to było naszym największym celem. Istotnym założeniem stowarzyszenia jest współpraca z wieloma środowiskami, w tym z osobami niepełnosprawnymi. Każdy z nas, z założycieli, jest w jakiś sposób związany z sportem, środowiskiem sportowym w naszym regionie, w naszym powiecie. Ja na przykład reprezentuję środowisko osób niepełnosprawnych, sportowców niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju sportu w gminach powiatu bartoszyckiego, między innymi poprzez organizowanie imprez. Po pierwszym udanym turnieju piłki nożnej na Orlikach zarząd stowarzyszenia stanął przed pytaniem, co kolejnego można zaoferować dla mieszkańców gminy. Bazując na doświadczeniach naszego prezesa Jana Korzeniewskiego w turnieju miast, postanowiliśmy, że impreza będzie miała bardzo podobny charakter. Gminne turnieje sołectw z cyklu HERKUS Cup miały do tej pory 4 edycje. Dwie pierwsze odbyły się w gminie Bartoszyce, w miejscowościach Kinkajmy i Łabędnik. Natomiast pozostałe 2 w Kamińsku, gmina Górowo i Ławeckie. W każdym turnieju brało udział od kilku do kilkunastu sołectw danej gminy. Pierwszą naszą imprezą, która rozpoczęła działalność stowarzyszenia, były majowe zawody w piłce nożnej. Chcieliśmy pokazać młodzieży, dzieciom z gminnych szkół, z całego powiatu, jak fajnie można się bawić, jak rywalizować, jak współpracować na sztucznej murawie. Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży organizowane przez HERKUS-a cieszyły się ogromną popularnością. Towarzyszyła im dobra zabawa i przyjazna atmosfera. Organizatorzy fundowali uczestnikom atrakcyjne nagrody, a trenerzy mieli okazję do wymiany doświadczeń. Działania stowarzyszenia to nie tylko organizacja imprez. Członkowie czynnie biorą udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje. Co roku startują w cyklicznej imprezie organizowanej przez Urząd Miasta Bartoszyce pod nazwą Spływ na byle czym. Wygrane sumy pieniężne są przeznaczane na cele statutowe stowarzyszenia, takie jak nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach organizowanych przez stowarzyszenie. Urzędasy biegną przez lasy. Pod taką nazwą odbyła się największa i kluczowa impreza zorganizowana przez stowarzyszenie HERKUS w 2012 roku. Miała ona miejsce w Pienach, na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w gminie Sępopol. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu urzędników z całego województwa. Patronat nad imprezą objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Jacek Protas. Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny Cudze chwalicie, swego nie znacie. Tematem zgłoszonych na konkurs fotografii był krajobraz powiatów bartoszyckiego oraz lidzbarskiego. Podczas wszystkich imprez nieodłącznym elementem jest współpraca Stowarzyszenia HERKUS z lokalnymi samorządami i instytucjami. Współpraca Stowarzyszenia HERKUS z Urzędem Miasta Bartoszyce trwa właściwie od samego początku istnienia stowarzyszenia. Robi bardzo wiele ciekawych działań, za co zresztą został nagrodzony przez ministra sportu już w drugim roku swojej działalności. Cieszymy się także, że pomaga nam niejednokrotnie nasz HERKUS w naszych działaniach. Pomaga nam poprzez uczestniczenie w naszych wydarzeniach, jak Spływ na byle czym. No i wiemy już, że będzie uczestniczyć w tym roku w naszej drugiej takiej sztandarowej imprezie, jak jest drugie życie roweru. Naszą współpracę z perspektywy już tych 3 lat oceniam jako bardzo dobrą. Razem zorganizowaliśmy wspólnie 2 imprezy. Takie imprezy, w których wzięło udział średnio około 200 osób.
Były to turnieje Sołec w Herkus Cup, a ponadto w roku ubiegłym nasi urzędnicy po raz pierwszy wzięli udział w projekcie zaproponowanym przez Stowarzyszenie Herkus Urzędasy Biegną przez Lasy, gdzie zajęliśmy drugie miejsce. Dotychczasowa współpraca ze Stowarzyszeniem Herkus była między gminą a stowarzyszeniem bardzo dobra. Myślę, że te sukcesy ubiegłoroczne, a także zaangażowanie tegoroczne pozwoli temu stowarzyszeniu i jego członkom realizować te cele, które sobie założyli, no i odnosić sukcesy na rzecz mieszkańców naszego powiatu, w czym w ramach możliwości będę to stowarzyszenie wspierał. Współpraca ze Stowarzyszeniem Herkus układa się bardzo dobrze. W tym roku planujemy organizację dwóch wspólnych imprez właśnie na terenie gminy Sępopol, korzystając z gościnności lasów państwowych, które udostępniają nam swój teren do organizacji tych biegów. Perłą w koronie wśród organizacji pozarządowych i innych instytucji jest Stowarzyszenie Herkus, z którym Nadleśnictwo współpracuje od 3 lat. Inicjatywą godną najlepszych wzorców przy realizowaniu różnych imprez sportowych jest wspólne organizowanie wojewódzkich biegów przełajowych Urzędasy Biegną poprzez Lasy. Można byłoby tylko sobie wymarzyć, aby w każdym środowisku każde nadleśnictwo mogło współpracować z takim stowarzyszeniem. Integracja, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz organizacja kolejnych, coraz lepszych imprez to droga, jaką obrało sobie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Gminy Bartoszyce Herkus. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację celów stowarzyszenia. Oczywiście chciałbym tutaj serdecznie podziękować sponsorom, bez których nie moglibyśmy działać. Wielkim przyjacielem stowarzyszenia jest Nadleśnictwo Bartoszyce, które zawsze nas wspierało od samego początku i wspiera do tej pory. Oczywiście nie można zapomnieć też o samorządach, które wspierały nas nie tylko finansowo. Cieszę się, że znalazła się grupka ludzi, którzy chcieli się zaangażować w ten projekt. No i myślę, że możemy być teraz dumni. Cieszę się, że zostałem prezesem tego stowarzyszenia i że mogłem wraz z tymi wspaniałymi ludźmi tworzyć takie stowarzyszenie, które jest Stowarzyszeniem Rozwoju Sportu Gminy Bartoszyce Herkus.